Witam i zapraszam do kolejnego odcinka cyklu Obrazem pisane ilustratorzy naszych książek. Zapraszam do poznania życia i twórczości Wojciecha Gersona, polskiego malarza, rysownika, ilustratora, pedagoga, krytyka sztuki związanego z Warszawą, honorowego członka Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. Urodził się 1 lipca 1831 roku w Warszawie w rodzinie drobnego przemysłowca. Jego rodzice Wojciech i Antonina z Dietrichów nie mieli polskich korzeni. Przodkowie ojca wywodzili się z Belgii i Francji, zaś dziadek od strony matki przybył do Warszawy z Niemiec. W domu Gersonów kultywowano jednak polskie tradycje patriotyczne i w takim też duchu wychowywał się przyszły malarz, co niewątpliwie wpłynęło na jego późniejszą twórczość. Studia artystyczne rozpoczął w 1844 roku na oddziale architektury warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Jednak po roku przeniósł się na Wydział Malarstwa, gdzie uczył się pod kierunkiem Christiana Breslauera, Marcina Zaleskiego i Jana Feliksa Piwowarskiego. Szkołę ukończył w 1851 roku z wyróżnieniem i otrzymał 2-letnie stypendium w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Następnie w latach 1856-1858 uzupełniał studia malarskie w Paryżu, uczęszczając przez 3 miesiące do pracowni Leona Konieta oraz samodzielnie studiując sztukę dawnych mistrzów w muzeach i galeriach. W gronie polskich twórców osiadłych na emigracji, m.in. Cypriana Kamila Norwida, Henryka Pilatiego i Teofila Kwiatkowskiego, prowadził dyskusję na temat sztuki narodowej. Po powrocie do kraju w 1858 roku osiadł na stałe w Warszawie, gdzie otworzył własną pracownię przy ulicy Miodowej, z której korzystała znaczna grupa malarzy, m.in. Franciszek Kostrzewski, Józef Szermentowski, Władysław Bakałowicz. Wojciech Gerson, znakomicie osadzony w środowisku artystycznym, zainicjował wraz z Alfredem Szupem powstanie Krajowej Wystawy Sztuk Pięknych, przekształconej później w Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Utrzymywał stałe kontakty z Akademią Petersburską, która w 1878 roku nadała mu tytuł profesora. W 1867 roku objął stanowisko nauczyciela rysunku w Instytucie Głuchoniemych, które piastował do 1871 roku. Wykładał teorię i historię sztuki w zakładzie Schmidta dla kobiet. Jako wybitny pedagog w latach 1872-1896 był profesorem warszawskiej klasie rysunkowej, w której wykształcił całą plejadę artystów drugiej połowy XIX wieku. Sam Gerson tak mówił o swojej wizji kształcenia kolejnych generacji artystów. Kto by od uczniów swoich naśladownictwa wymagał lub od niego nie odwodził, przytępia w nich oryginalne, samorzutne popędy, przyszłość ich i przyszłość sztuki w nich samych zabija. Dwukrotnie pełnił funkcję wiceprezesa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W ramach działalności tej instytucji był animatorem i współorganizatorem wielu ważnych przedsięwzięć artystycznych, publicystycznych i kolekcjonerskich. Równocześnie od 1867 roku nauczał prywatnie w swojej pracowni, do której przyjmował także studentki i amatorów. Kładł duży nacisk na studium z natury i na warsztat rysunkowy. Zaszczepiał swoim uczniom szacunek do tradycji malarstwa i jednocześnie poczucie własnej niezależności twórczej. Odrzucał jednak nowe prądy artystyczne, zarówno impresjonistyczną wrażeniowość, jak i symbolistyczną metaforykę. Najwyżej w hierarchii wartości sytuował malarstwo historyczne o patriotyczno-dydaktycznej wymowie. Prowadził także wykłady dla rzemieślników w Muzeum Przemysłowym.
Był publicystą oraz krytykiem sztuki piszącym do wielu warszawskich czasopism. Pedagogiczne cele przyświecały mu przy tłumaczeniu dzieł z zakresu teorii i praktyki malarskiej. Rozprawy o malarstwie Leonarda da Vinci, normalnej postaci mężczyzny i kobiety wykreślonej nowym sposobem Jana Bochenka, anatomii dla użytków malarzów i rzeźbiarzów ułożonej Jana del Medico, pomysłowości zdobniczej Henryka Meyer. Wśród najważniejszych prac Gersona z zakresu teorii i historii sztuki warto wymienić współczesne kierunki malarstwa, znawstwo prawdziwe i rzekome w malarstwie, zdobnictwo rękodzielnicze i rysunek do niego zastosowany w zarysie. Zajmował się także krytyką artystyczną, wygłaszał popularyzatorskie odczyty, pisał wspomnienia, m.in. biografię zmarłego w 1868 roku malarza Józefa Simlera, jednodniówkę pamięci profesorów i kolegów byłej Szkoły Sztuk Pięknych oraz przywilej opatowski. Jego rysunki zdobią szereg wydawnictw książkowych, zilustrował dzieła historyczne. Hetmani polscy z tekstem historycznym Juliana Bartoszewicza. Królewscy lutniści, obrazek z przeszłości Władysława Syrokomli. Związany z grupą artystów skupionych wokół Marcina Olszyńskiego, przemierzał pieszo kraj w celu rysunkowego dokumentowania typowych dla różnych regionów mieszkańców miast, miasteczek i wsi. Zgromadzone wówczas studia i szkice wykorzystał w albumie litograficznym Ubiory ludu polskiego. Sięgnął do nich także, ilustrując wydawnictwa Oskara Kolberga. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce oraz Mazowsze, obraz etnograficzny. Dokumentacyjną wartość miał wydany przez Gersona wraz z Adamem Leri album Widoki Warszawy. Oraz Hipolitem Skimborowiczem, Wilanów, album widoków i pamiątek. Zilustrował przygody prawdziwe żeglarzy i podróżników pośród dzikich ludów kuli ziemskiej Władysława Ludwika Anczyca. Z dziedziny architektury Dom Boży to jest praktyczne wskazówki budowania, naprawiania i utrzymywania kościołów Antoniego Brykczyńskiego. Dzieła poetyckie Lirnik Polski, zbiór poezji ułożony przez Wandę Żeleńską. Poezję Edwarda Siwińskiego. Powieści Maria Antoniego Malczewskiego. Na pobratymczej ziemi zwycięzca doczekali syn kmiecy,
cztery powieści dla dorastającej młodzieży autorstwa Jadwigi Papi. Również wśród literatury dziecięcej znajdujemy książki z ilustracjami jego autorstwa, między innymi w utworach Bajki i powiastki Stanisława Jachowicza, Bajki i przypowieści Ignacego Krasickiego, tuzin komedyjek i obrazków scenicznych dla dzieci i młodzieży Leopolda Świderskiego. Wspólnie z Henrykiem Pilatim zilustrował Wiązanie Helenki, książeczkę dla małych dzieci uczących się czytać Klementyny Hoffmanowej. Pełnił funkcję kierownika artystycznego czasopism Przyjaciel Dzieci i Wieniec. W 1900 roku założył dwutygodnik Świat Artystyczny. Jego wielostronna działalność obejmowała także teatr. Projektował dekoracje ścienne dla gmachów teatralnych oraz kostiumy sceniczne. Komponował żywe obrazy o tematyce historycznej, oparte na ludowych legendach i dziełach literackich, m.in. Dziadach Adama Mickiewicza i starej baśni Józefa Ignacego Kraszewskiego. W zakresie stosowanych przez Wojciecha Gersona technik mieściło się malarstwo freskowe, olejne i akwarelowe, rysunek i litografia. W jego repertuarze tematów pierwszorzędne miejsce zajmowały, zgodnie z kanonem sztuki akademickiej, kompozycje historyczne, alegoryczne i religijne. Alegorycznymi pano udekorował salę kilku warszawskich budynków. Hotelu Wiktoria, gmachu pobernardyńskiego użytkowanego przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, siedziby Towarzystwa Kredytowego Miejskiego oraz kamienicy Szlękiera. Wykonał szereg malowideł i obrazów ołtarzowych do wnętrz kościołów katolickich i ewangelickich na terenach polskich, rosyjskich i austriackich, między innymi w Wojciechowicach koło Opatowa. Stworzył również techniką olejną kilka paneli dekoracyjnych na blasze, będących częścią wystroju wnętrz statków pasażerskich żeglugi parowej Płock i Włocławek. Zmarł 25 lutego 1901 roku. Pochowany został na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie przy ulicy Młynarskiej. Wojciech Gerson przez całe życie związany był z Warszawą. Tam rozpoczął swoją edukację w Szkole Sztuk Pięknych. Tam, z wyjątkiem kilku lat poświęconych na studia w Petersburgu i Paryżu, tworzył oraz rozwijał działalność kulturalną. Właśnie w Warszawie znajdowała się przed II wojną światową
Większość dzieł malarza, spośród których do naszych czasów dotrwała zaledwie niewielka część. W trakcie powstania warszawskiego spłonęły m.in. rodzinne archiwalia, a także liczne szkice i obrazy. Najlepsze wyobrażenie o twórczości artysty daje spisany przez niego samego katalog, obejmujący ponad 500 pozycji. Wiele z wymienionych tam prac to wielkoformatowe płótna o treści historycznej. Mimo przywiązania do akademickiej tradycji, nie można jednak artyście odmówić ogromnego wpływu na rozwój polskiego malarstwa przełomu wieków. Zwłaszcza swoją twórczością pejzażową, jak i pracą pedagogiczną, położył podwaliny pod to, co uważane jest obecnie za największe artystyczne osiągnięcie minionej epoki. Do zobaczenia za miesiąc. Zapraszam 1 stycznia nowego 2023 roku.